ostatnim folderze, który otworzyłem, okazało się, że było zdjęcie bardzo mi bliskie. Otóż... Witam Was w kolejnym odcinku Historii Hajki. Jak sami widzicie, jesteśmy w środku mroźnej zimy. W Sudetach Środkowych zima nie rozpieszcza. Odczuwalna temperatura minus teraz 17 stopni. Dziś będzie opowieść o pierwszym powojennym organiście w Górach Sowich w Walimiu. Ale nie tyle co o nim i o jego grze na organach, ale o pewnym skarbie, który właśnie on tutaj zostawił. A partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Militaria.pl, który wyposażył mnie w świetne rękawiczki Mechanixa. Jak sami widzicie, na taką pogodę no wręcz idealne, nie grabieją palce, jestem w stanie Wam opowiadać i nawet gestykulować. I druga rzecz, jaką dostaliśmy od sklepu Militaria.pl, to właśnie ten termos, 450 ml, podwójne ścianki, stal nierdzewna, ale co najciekawsze, zobaczcie, jak zrobię taki ruch, to pokazuje mi temperaturę, jaka w tej chwili jest właśnie tej cieczy, a więc 80 stopni Celsjusza. To bardzo gorąca kawa, która dzisiaj będzie mi pomagała, aby wytrzymać i opowiedzieć Wam tą historię o skarbie powojennego organisty z Walimia. Właśnie w tym domu mieszkał świętej pamięci Filip Rozbicki, pierwszy powojenny polski organista w Walimiu. Ja bardzo dobrze znałem świętej pamięci Filipa Rozbickiego, dlatego że przeprowadzałem z nim 3 razy wywiad odnośnie tego, jak wyglądało życie w 1946, 1947 i 1948 roku tu właśnie w Górach Sowich. Mnie interesowało oczywiście w tamtym czasie Rize, a on był pierwszym Polakiem, więc pytałem, jak wyglądały tunele, co mówili Niemcy, czy były jakieś strzelaniny w górach, jak wyglądało w tamtym czasie życie z milicją, z tą niemiecką ludnością, czy były jakieś wysadzania, ukrywanie depozytów, tych sztolni. I on mi o tym wszystkim opowiadał. Opowiadał mi właśnie o tym, jak na przykład zdobył ten dom. Otóż zjawił się u niego góral. Taki pseudonim. Prawdopodobnie pochodził z Podhala. I powiedział, że bardzo tanio mu ten dom puści, bo on musi się ulotnić. Pomyślałem, że być może jest żołnierzem podziemia, które właśnie jest zwalczane przez ówczesną władzę ludową. Dlatego przyjąłem od niego pieniądze i dostałem ten dom praktycznie za niewielką kwotę. Okazało się, że on nie miał nic wspólnego z podziemiem, a był to bardzo mocny i perfidny i bezwzględny bandyta i morderca. Napadał na niemiecką ludność tutaj, na Polaków również też. Miał bandę, która liczyła 3 osoby. Torturował tych Niemców, wymuszając, aby mówili, gdzie mają ukryte kosztowności i swoje skarby. Słyszał też o przypadku, że kiedy Niemiec nie chciał mu wyjawić, gdzie schował biżuterię i zegarki, to po prostu nożem wydłubał mu oczy. To od takiego człowieka właśnie Filip kupił dom. Opowiadał mi bardzo dużo różnych rzeczy, natomiast ja myślałem, że już po tych kilku wywiadach i tutaj przychodzeniu do niego uzyskałem wszelką informację, która mogła mnie zaciekawić. Otóż nie uzyskałem. To, o czym dowiedziałem się, wyszło dopiero po śmierci Filipa. I to długo po jego śmierci. I to jest właśnie ten skarb, który tutaj trzymam w dłoniach. I o tym będę Wam dzisiaj opowiadał. Dzisiaj wyjątkowo mroźny dzień w Górach Sowich. Minus 11 stopni, odczuwalna na ponad minus 15. Więc ciężko byłoby nam wytrzymać w terenie, jeszcze dokładnie w górach. Schroniliśmy się w kinie. W powojennym właśnie pierwszym kinie w Łokietku, a dzisiaj w Walimiu. To kino ma związek z tym naszym odcinkiem i z tą opowieścią oraz z głównym bohaterem tego odcinka. Za chwileczkę o tym powiem, jakim. Natomiast opowiedziałem Wam, że będzie dzisiaj o skarbie, który został znaleziony przez przypadek i który trafił w moje ręce i który właśnie dzięki pewnemu śledztwu, które bardzo długo trwało, zainicjował i pokazał rzeczy, których tak naprawdę niewiele ludzi w tamtym czasie i dzisiaj wiedziało. Otóż dziś mowa o 120 rolkach klisz, filmów, negatywów, to już jak ktoś woli może nazywać. Myśmy to nazwali po prostu tak najprościej kliszami, które
przechowywał na strychu w swoim właśnie po niemieckim gospodarstwie Filip Rozbicki, żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, Armii Berlinga, a także pierwszy powojenny właśnie fotograf tutaj Gursowich i okolic Walimi, ale także i nawet i różnych podróży po kraju. Okazało się, że nigdy świętej pamięci Filip nie wywołał tych zdjęć. Generalnie zawinął właśnie rolki w papier, zawinął w jakieś stare gazety, jakieś stare dokumenty, czasami śpiewniki po niemieckie, schował w pudełku po niemieckich cygarach i zostawił. Nigdy o nich nie mówił, zmarł i one trafiły właśnie w moje ręce za pośrednictwem Witolda Dronga z Sowej Grapy. Jak Witek z Magdą oglądają, to dziękuję wam jeszcze raz, bo przecież ta historia niezwykle rozsłynęła całą tą naszą okolicę. Zacząłem te fotografie zbierać, w sensie wyciągać, skanować i zawsze tygodniowo robiłem z tego jeden folder komputerowy. I wyszło mniej więcej około 46 folderów, to ponad 800 zdjęć fotografii, których tak naprawdę prawie w 90% nikt wcześniej nie widział i ludzie, którzy byli na tych fotografiach, nie mieli o tym pojęcia, że ktoś 70 lat temu po prostu im te zdjęcie wykonał. Fotografie pochodzą z wczesnego okresu, jest to właśnie rok 1947 aż do 1958 roku, choć zdarzały się też takie perełki i z 1960 roku, jak Świdnica, czy na przykład Jezioro Bystrzyckie, albo Zamek Grodno. To wyjątkowy obraz takiej podróży do świata, którego już nie ma. Dlatego, że właśnie na tych kliszach utrwalono te pierwsze chwile, kiedy właśnie skończyła się wojna, kiedy Niemcy jeszcze mieszkali na tym terenie, kiedy przybywali pierwsi Polacy, kiedy zaczęto tworzyć nowe życie, nowe jutro. To jest tak jak z moimi dziadkami. Oni przyjechali ze świata czterech stron jako nędzarze. I po II wojnie światowej, po traumie wojennej, po tych mocnych wspomnieniach i dramatach zaczynali tutaj nowe życie, zaczynali piec po prostu nowy, świeży chleb w nowej rzeczywistości. I to wszystko na tych kliszach zostało utrwalone. I kiedy zacząłem je właśnie skanować, czyścić i odtwarzać te zdjęcia, okazało się, że jest to niesamowita niespodzianka dla tych ludzi, którzy nigdy o tym nie słyszeli. I zacząłem odnajdywać tych ludzi i pukać do ich domów, do ich mieszkań i pokazywać im obrazy, o których albo zapomnieli, albo kompletnie w ogóle nie mieli pojęcia. I tak zaczęła się niezwykła podróż właśnie w czasie, bo oni zaczęli dzielić się swoimi opowieściami. Mało tego, zaczęli opowiadać rzeczy, które nie znali nawet ich wnukowie, nie znały ich dzieci. I zaczęła tą historią żyć praktycznie cała okolica i całe miasteczko, co doprowadziło do niezwykłych etapów ewoluacji właśnie tego skarbu, bo raz, powstał świetny film w reżyserii Mateusza Kudły Ludzie z klisz, który zdobył dwie wysokie nagrody w Cannes i w Chicago, w Cannes zresztą Złotego Delfina. Powstał spektakl w reżyserii Martyny Majewskiej Polska 120 i dokładnie w tym kinie była premiera tego spektaklu, jak i też w tym kinie była premiera Ludzi z klisz. Udało się wytyczyć trasę powojennego Walimia, a więc wbić zdjęcia dokładnie w to samo miejsce, gdzie Rozbicki 70-60 lat temu naciskał spust migawki i utrwalał dokładnie tą sytuację. Wydaliśmy też również na stulecie niepodległości album, zaraz go zresztą wam pokażę, album pod tytułem Ludzie z klisz, gdzie właśnie ci, którzy na tych kliszach byli, dostali te zdjęcia w albumie w prezencie. Tylko 100 sztuk takiego albumu wyszło. I praktycznie ta historia do tej pory jeszcze tli się tutaj w okolicy i cały czas sentymentalnie do Filipa i do tych zdjęć się wraca. Ludzie po wojnie to się szanowali. Każdy opowiadał, że jeden drugiemu pożyczał konia do pola, pomagał w obrządku, przy bawieniu dzieci, pomagał przy plonach. Dopiero później to wszystko zaczęło być takie jakieś trudniejsze. Ale wtedy, kiedy właśnie oglądam teraz te klisze, to ten czas tego szacunku jest niesamowicie widoczny. Ludzi pracujących, ciężko uprawiających nową właśnie, tak naprawdę chyba dla nich nieznaną ziemię, która da im plony i pozwoli zacząć następne, nowe, inne życie. I to wszystko właśnie na tych filmach jest doskonale utrwalone. No
Pamiętam też Henryka Nizioła, któremu dawaliśmy zdjęcie spod jego mieszkania, jak trzęsącymi dłońmi mówił, że to jest moja mama, to jest moja właśnie rodzina, to jest mój ojciec, a tu, proszę pana, jestem ja i jest moja siostra. Generalnie wspominam panią Malkiewiczową, która odeszła, która stanęła z córką właśnie po prawie 60 latach w tym samym miejscu, gdzie kiedyś zapozowała Filipowi i zrobił im zdjęcie. Pamiętam pana Gabrielskiego, który jak wbijaliśmy trasę właśnie powojennego Walimia, stanął przy zdjęciu i powiedział, to jestem ja, to jest mój brat, to jest mój szwagier. Proszę zobaczyć, jaki tu jestem piękny chłopak. Będę teraz sobie chodził, oglądał, będę się przyglądał temu zdjęciu, będę się cieszył. Pan Gabrielski zawsze się cieszył. Zawsze, kiedy go spotykałem właśnie na ulicy przy różnych zakupach, zawsze był radosny i już nie ma tych ludzi. Ale zdjęcia zostały i mam nadzieję, że te nowe zdjęcia rozbudzą taką samą falę emocji, jak i rozbudziły te poprzednie. Może i nawet dla mnie będzie jakaś nowa dawka emocji, o której wcześniej nie wiedziałem. Praktycznie wszystko przed nami. To właśnie album, o którym wspomniałem, pod tytułem Ludzie z Klisz, bo to oni przecież są bohaterami całej tej historii. Pamiętam mnóstwo niesamowicie wzruszających i takich nawet i tragikomicznych historii ludzkich ludzi właśnie, którzy zostali utrwaleni przez Filipa na jego zdjęciach. Album wyszedł na stulecie niepodległości w 2018 roku z Muzeum Historii Polski, z takiego projektu Patriotyzm Jutra. 100 sztuk na stulecie niepodległości właśnie Polski i 100 sztuk trafiło do 100 ludzi, którzy byli na tych właśnie zdjęciach albo też ich rodzin. Jedną z takich najbardziej wzruszających historii, jakie zapamiętałem, była to historia pana Feliksa Matusika. On był wtedy najstarszym mieszkańcem Walimia. Był to robotnik przymusowy, który został przez III Rzeszę oczywiście porwany, zaciągnięty na siłę do pracy przymusowej w przemyśle zbrojeniowym hitlerowskich Niemiec i pracował właśnie w zakładach lotniczych, gdzie składał Messerschmitty, Henkle, a więc samoloty Luftwaffe, które walczyły na wszystkich frontach, jakie Niemcy w tamtym czasie prowadziły. I on pokazał mi jedną ciekawą małą pamiątkę. Otóż wyciął ze skrzydła właśnie aluminiowego samolotu, wyciął kawałek blachy, który pięknie uformował i włożył do środka takie czerwone oczko, jakby tworzył pierścionek. Miał tam dziewczynę, poznał dziewczynę, w której się prawdopodobnie zakochał i nie miał dać jej jakiego prezentu. A więc ze skrzydła niemieckiego Messerschmitta wyciął po prostu kawałek blachy, włożył takie czerwone oczko i wykonał jej pierścionek. I to był pierścionek, który jej podarował. I ten pierścionek, kiedy ja byłem u niego, kiedy jeszcze żył, po prostu miał i pokazał mi właśnie jako pamiątkę tej miłości, która była no, w niesamowicie trudnych i potwornych czasach. Mam po Filipie Rozbickim pewną ciekawą pamiątkę, która jest dokładnie tak, jak on zastał w swoim poniemieckim mieszkaniu. Dokładnie taka sama. Otwieramy to właśnie skórzane etui i wyciągamy. Delikatnie wam tu pokażę. Jest duży napis Aqua. I teraz większość z was na pewno nie ma pojęcia, co to może być. Otóż jest to poniemiecki aparat na negatywy szklane, Aqua z 1926 roku. I za pomocą oczywiście prowadnic aparat cały wyjeżdżał, a z tyłu wkładana była właśnie płytka szklana z negatywem. I mało tego, mogę wam jeszcze powiedzieć, że ta migawka działa. Tylko musimy mocno cichutko posłuchać. Powinna jeszcze działać. Nie mam pojęcia, kim był człowiek, który ten aparat zostawił u Filipa Rozbickiego, dlatego że ja nie wiem, jaka niemiecka rodzina mieszkała właśnie tam przed Filipem. Nie wiem też, czy świętej pamięci Rozbicki wykonał jakieś zdjęcia tym
aparatem, jeżeli chodzi właśnie o negatywy szklane, bo przecież tylko u niego w domu właśnie zostały po nim same klisze, które wam pokazywałem. A jeżeli wykonał to Filip, te zdjęcia, w sensie na negatywie szklanym, albo jeszcze ktoś z tych niemieckich mieszkańców, to możemy się tylko zastanawiać, co na nich było, czy są, czy w ogóle przetrwały zawieruchę II wojny światowej i to, co działo się tutaj po wojnie. A działo się tu sporo ciekawych i mocnych rzeczy. Oczywiście, że pamiętam jeszcze mnóstwo różnych innych historii, które nie tylko nie były zabawne, bo oczywiście było bardzo dużo zabawy, ale były też i smutne i tragiczne, takie jakie jest życie. Przecież życie nie zawsze jest pełne uśmiechów i radości. Pamiętam, że wręczam pani zdjęcie, wywołane oczywiście wcześniej z tych klisz, i ona mówi, tak, jest tutaj dzieckiem, bawimy się tutaj z innymi dziewczętami na podwórku, ale proszę spojrzeć, ja jestem smutnym dzieckiem. Ja się tu w ogóle nie uśmiecham. Pytam, dlaczego? Proszę pana, mama zmarła bardzo wcześnie po wojnie. Tato wziął kobietę inną, macochę. Nie była dla nas miła. Poniewierała nas. Nie miałam pięknego i złocistego dzieciństwa. Proszę zobaczyć, ja cały czas byłam smutna. Ale wezmę to zdjęcie, bo jest ono pamiątką tego czasu, które przecież w moim życiu, tego czasu, który w moim życiu był i przeminął. I okazało się, że kiedy te zdjęcia przychodziły do mnie właśnie w tych folderach, bo nie tylko sam ja nad nimi pracowałem, ale pracował też Jan Łukasia, który mi serdecznie pomagał, więc go bardzo mocno pozdrawiam, to w ostatnim folderze, który otworzyłem, okazało się, że było zdjęcie bardzo mi bliskie. Otóż moja mama i moja babcia. Czyli moja babcia, która tu przyjechała w 1947 roku, na zdjęciu z moją małą mamą, która w tamtym czasie miała chyba bodajże 3 bądź 4 latka. Oczywiście babci i mamy już nie ma, ale zdjęcie dla mnie jest bardzo wartościowe i stanowi niezwykłą pamiątkę. Także tak pomyślałem, że wszystkie te zdjęcia, które wywołałem i oddałem ludziom, to jedno takie właśnie mocne i bardzo mi bliskie po prostu wróciło do mnie. Tak jakby one obydwie się do mnie gdzieś tam ze światów uśmiechnęły. W tym kinie, w którym dzisiaj opowiadam wam o Filipie Rozbickim i jego fotografiach z powojennego Walimia, tak naprawdę wszystko się zaczęło. I moje życie się tu zaczęło, bo pamiętam jako chłopczyka, kiedy przychodziłem tu jako chłopiec z moim tatą na poranki. Oczywiście moi rodzice występowali na tej scenie. Wcześniej występowali tutaj też i moi dziadkowie. I wszystko właśnie to, co teraz opowiadam, utrwalał świętej pamięci Filip Rozbicki. Zastanawiacie się, dlaczego chodzę z takim właśnie pudełkiem. Otóż nie wszystkie klisze Filipa Rozbickiego ujrzały światło dzienne. I podczas realizacji filmu z Mateuszem Kudłą, Ludzie z klisz, dostaliśmy pudełko klisz, które nie było jeszcze w ogóle odtwarzane. W przypływie różnych zajęć, które później życie prozaiczne niesie, nigdy do tego nie wróciłem. I właśnie przy realizacji odcinków History Hiking przypomniałem sobie, że przecież mam jeszcze te pudełko, które nigdy nie było otwierane. I właśnie to jest ten skarb, który zamierzamy wkrótce otworzyć, a więc zeskanować klisze tak jak te, o których dzisiaj opowiadałem i wydobyć z nich obrazy świata, którego już nie ma i zrobić podróż do ludzi i miejsc, które zostały na tych kliszach utrwalone. To wszystko zostało tak, jak Filip zachował. Zawinięte w stare gazety, oczywiście w różnego rodzaju papiery, czasami opisane, bo Filip był organistą i na przykład na jednym kawałku jest napisane Boże Narodzenie organy, więc ciekawe, jakie Boże Narodzenie, z jakiego okresu, jakie organy. Na jednej kliszy jest napisany Białystok 1963. Ciekawe, co wydarzyło się w Białymstoku w 1963 roku. Więc przed nami dość ciekawa praca śledcza, która pozwoli nam być może odbyć drugą podróż do i po ludziach z klisz. Słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że subskrybujecie nasz kanał. Za wszystkie łapki w górę. Bardzo mocne, wielkie dziękuję. I oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, aby to przypominało wam o następnych naszych odcinkach.
I jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wesprzeć naszą przygodę z historią, o i na przykład właśnie takie śledztwa, które teraz prowadzimy, to pod każdym filmem, który się ukazuje na kanale History Hiking, jest przycisk Wesprzyj. Wystarczy kliknąć i bezpośrednio zostać mecenasem naszego kanału, za co oczywiście my też również dziękujemy, ale też dajemy różne unikalne treści, bo na przykład od progu srebrnego w górę macie dostęp do unikatowych reportaży, które dla Was kręcimy. Jest to właśnie projekt History Hiking, reportaż History Hiking. Macie również dostęp do podcastów, no i oczywiście dostęp do audiobooka faszystowskiej Mać, która opowiada o moim świętej pamięci dziadku Wojciechu Szczeciniaku, jednym z pierwszych Polaków w Górach Solich. To na tyle, do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za Kliszę i za kolejne ciekawe śledztwo. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Michała Bodakiewicza, Marka Brzezińskiego, Radosława Burczyka, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Bartłomieja Herdzika, Karola K., Bartosza Karola, Marcina Lukomskiego, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Michała Szczaubę, Mariusza Tokaja i Jarosława Zembeka. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kana, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Mieszko Maślanka, Norbert Mądrzak, Michał Miłoń, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Mariusz Słyszewski, Damian Ślęp, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Słuchajcie, ogromnie naprawdę Wam za każdy Wasz gest wsparcia bardzo, bardzo mocno dziękujemy.